Chciałabym Wam bardzo podziękować. Zrobiliście mi cudowną niespodziankę. No i oczywiście te wszystkie prezenty są przepiękne. Jesteście kochani. Cieszymy się, ale najbardziej z tego, że masz uśmiech na twarzy, kochanie. A ja mam jeszcze jedną niespodziankę. Uwaga! Uwaga, uwaga! Wow! Pokaz fajerwerków! Szybko muszę nagrać film! Ale pięknie! Wow! To najlepsze urodziny pod słońcem! Jeszcze raz bardzo Wam wszystkim dziękuję. Cudownie to zorganizowaliście, ale padam już z nóg. Za dużo dzisiaj wrażeń. Pójdę się położyć. Aniu, a Ty gdzie się wybierasz? Chciałam jechać do domu. No chyba zwariowałaś. Myślisz, że puszczę Cię o takiej porze? Zostajesz z nami. Zadzwonię do Twojej mamy. Ja już prawie u Was mieszkam. A przeszkadza Ci to, kochanie? Oczywiście, że nie. A mi tym bardziej nie przeszkadza. Oh, ale się wyspałam. O, mam wiadomość. To od Radka. Zapytał, czy możemy się dzisiaj spotkać o 15 w parku. Matko, jestem tak podekscytowana, że nie wiem, co mam odpisać. O, hej, wstałaś już. Co to za uśmiech z samego rana? Radek napisał. Co takiego? Chce się ze mną spotkać dzisiaj o 15 w parku. To dobrze się składa, bo ja idę z Kubą dzisiaj na obiad, więc będziemy Was mieli na oku. Serio? Chcesz mnie śledzić? A co, tak w 100% mu ufasz, jak tyle lat się nie widzieliście? W sumie masz rację, nie pomyślałam o tym, jesteś moim głosem rozsądku. Nie zapominaj też, że o 12 mamy tatuaż. Oczywiście, że pamiętam, nie mogę się doczekać. To chodź na śniadanie, a potem lecimy w miasto. Ale jestem głodny. No to siadaj i jedz, ale musimy jechać na zakupy. Zostało tylko masło orzechowe. A to ja sobie jeszcze zjem kawałek tortu i będę najedzony. Kuba, pojedziesz dzisiaj ze mną odebrać auto od mechanika? Kuba! Kuba, mówię do ciebie! Tak, tato, co mówiłeś? Kuba jest dziś od rana całkowicie wyłączony. Synku, co ci jest? Jesteś chory? Chyba zakochany. Dobra, rozgryźliście mnie. Zakochałem się po uszy. A nie mówiłem? No dobrze, miałeś rację. Synku, jesteś pewien, że to ta jedyna? Nie wiem, mamo, ale przepadłem. Cicho, idą. Dzień dobry. Cześć. Siadajcie, dziewczyny. Jakie macie plany na dzisiaj? Ups, i co teraz? O 12 jedziemy do salonu kosmetycznego. O, fajnie, może wybiorę się z Wami. Mamo, proszę Cię, nie dzisiaj. No właśnie, myślisz, że dziewczyny będą chciały wszędzie jeździć z przyzwoitką, czyli mamą? No dobrze, przepraszam. Ania, pamiętaj, że jesteśmy dzisiaj umówieni na obiad. Oczywiście, że pamiętam. Ale na razie muszę zjeść śniadanie, bo jestem mega głodna. Chciałabym Wam też powiedzieć, że ja też jestem dzisiaj umówiona. Tak? A z kim? Z Radkiem. Tak, mamo, z Radkiem. Tym Radkiem. No dobra. Niestety poznałem go od złej strony przez tą całą sytuację. Tato, ja też długo się z nim nie widziałam, więc nie pokładam nadziei w tym spotkaniu, ale może dam mu szansę. Pomyślałam, że jeśli z Kubą wybieramy się na miasto, to będziemy mieli na nich oko. No i to mi się podoba. Mi też, będę zdecydowanie spokojniejsza. To co, gotowa? Gotowa. To pa, widzimy się później. Kurczę, trochę się cykam tego tatuażu, a co jeśli będzie bolało? Chyba nie będzie. W sumie ja też się trochę boję. Jesteśmy na miejscu.
Kurczę, nie wiem, czy nie straciłam odwagi. Chodź, będzie fajnie. Dobra, to ty pierwsza. O, cześć dziewczyny. Cześć, przyszliśmy na dziarkę. Wiem, wiem, macie już wybrany wzór? Tak, mam tutaj na telefonie, chciałybyśmy obie to samo. Wow, odważnie jak na pierwszy raz, chyba że macie już jakieś tatuaże. Nie, nie, to nasz pierwszy. No dobra dziewczyny, jak tam z waszym progiem bólu? Ja chyba się trochę boję. Ja dam radę. No dobra, no to w takim razie działamy. Kurczę, no gdzie ona jest? Już dawno powinna tutaj być. Mieliśmy przecież iść na obiad, a potem jeszcze Majka jest umówiona z tym całym Radkiem. O dobra, idą gwiazdy. Cześć braciszku, co to za mina? Cześć, przepraszam cię za spóźnienie. No właśnie dlatego ta mina. Gdzie wy tak długo byłyście? Pokażę ci coś. Tylko nie mów rodzicom. Majka, czyś ty oszalała? Zrobiłaś sobie tatuaż? Ja też, taki sam. Nie no dziewczyny, jesteście po prostu nieodpowiedzialne. Gdzie wy to robiłyście? Spokojnie, w salonie u mojego wujka. A jestem zachwycona, to prezent od Ani. No dobra, jest ładny, ale nie wiem, czy tak ładnie spodoba się rodzicom. Ale przecież oni nie muszą o tym wiedzieć. No właśnie. No dobra, to będzie w takim razie wasza tajemnica. Ja się pod tym nie podpisuję, ja o niczym nie wiedziałem. Luzuj, braciszku. Dobra, zostawiam was samych. Jestem przecież umówiona z Radkiem. Wydawało mi się, że widziałam go na ławce. Serio? Myślisz, że już na mnie czeka? No to może my jeszcze tutaj chwilę zostaniemy. Trochę się denerwuję. Ojej, to chyba faktycznie on. Jak on dobrze wygląda. Jaki przystojniak. Jak dobrze ubrany. O matko, co ja gadam? Muszę się opamiętać. Majka? Majka, czy to ty? Tak, Radku, cześć. Pięknie wyglądasz, jak dobrze cię widzieć. Miło mi, ty też dobrze wyglądasz. Boże, co się ze mną dzieje? Dlaczego ja nie mogę się wysłowić? Wszystko mi się trzęsie. Czy ja nadal jestem w nim zakochana? No dobra, wydaje mi się, że my nie będziemy tutaj potrzebni. Wolałbym ich na razie samych nie zostawiać. To może po prostu do nich podejdźmy, co? Nie, Majka się na nas wkurzy. Niech sobie trochę pogadają. To co, Majka, pójdziemy na jakiś spacer? Może masz ochotę na loda? Jasne, bardzo chętnie. To ty zorganizowałeś ten piknik dla mnie? Tak, pamiętam, że jesteś bardzo wrażliwą dziewczyną i że podobają ci się takie klimaty. To bardzo miłe z twojej strony, naprawdę. No dobra, może masz rację, chyba faktycznie nie będziemy tutaj potrzebni. Tam obok jest jakaś para, która ciągle się na nas patrzy. Ach, tak, to mój brat i moja przyjaciółka, w sumie to też jego dziewczyna. Ej, no to może zaprośmy ich do nas. Przepraszam, wiesz, oni martwili się o mnie, nie chcieli puścić mnie tutaj samej, dlatego mnie tak pilnują. Wcale się nie dziwię, ja też dbałbym o swoją siostrę. Naprawdę chcesz ich tutaj zaprosić? No jasne, czemu nie? Ej, wołają nas. Cześć! Cześć, jestem Kuba, brat Majki. Cześć, Radek. A to moja dziewczyna, Ania. W sumie mieliśmy iść coś zjeść, może wy też mielibyście ochotę iść z nami razem na obiad? No jasne, czemu nie? Spędzimy czas w czwórkę. A może mielibyście ochotę jeszcze później iść do kina? Wyszła dzisiaj premiera fajnego filmu. No jasne! No cóż, wydaje mi się, że stworzyliśmy naprawdę fajną paczkę. Majka i jej stara miłość Radek chyba spróbują coś budować na nowo. A brat Majki, Kuba, idealnie dogadał się z przyjaciółką Majki.
Jesteście ciekawi ich wspólnych losów? To koniecznie obserwujcie kolejne odcinki na moim kanale.